Ostatnio zapiekanki są naszym częstym wyborem takim przy... Ostatnio zapiekanki są naszym częstym wyborem na przekąskę. I tutaj robię pieczareczki z masalą i chili i kurkumą. I do tego daję... Pierwszy raz będziemy robić z szynką w sumie. Zawsze robiliśmy tylko pieczarki. Ale teraz mamy ochotę jeszcze na szyneczkę, a mniej pieczarek. I serek. Zazwyczaj sama trę, ale nie było takiego w kostce dzisiaj, więc takie będą. Godzina zajeżdżenia za mną. Właśnie byliśmy sobie obejrzeć duże skrzyżowanie, które będę teraz jechać. Tutaj mi rozrysował. Potem byliśmy oglądać. Bo to jest takie, wiecie, ze strzałek kamień z każdej strony i tak dalej. No, więc wyższy level, a do tego też egzaminuje mnie, jak na prawdziwym egzaminie i na razie mam 3 błędy. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. Cześć, everyone! Witajcie, kochani! Dzisiaj jest 13 w czwartek lipca, więc taka jest obsuwa, jakbyście byli ciekawi. Dużo się ostatnio dzieje, ale w sumie nie za bardzo jest to, jak to zobrazować albo nawet powiedzieć. Dzisiaj jest pierwszy dzień mój wolny w tym tygodniu. Popracowałam 9:05 mniej więcej, jak wam mówiłam na tym poprzednim filmiku. No i... Rano byłam na jazdach, rano zaprowadziłam dzieci do szkoły. Potem przyszłam, zjadłam, zrobiłam herbatkę, poszłam na prawo jazdy. I teraz przyszłam, przebrałam, uszkowałam Enaję i idziemy. Enaja, where are we going? Enaja going to classes. Enaja going to classes, yeah. Idziemy na zajęcia. Do przedszkola przygotowujące na nowy rok szkolny. Jest to godzina adaptacji z rodzicami w przedszkolu. Która się zaczyna za 15 minut. A potem wam coś więcej opowiem. Na razie. Pa, pa! Did you like it, Enaja? Enaja? Yes, I like it. You like to play with the teacher? What's that? Window. Let's go. Yes! I love you! I love you too. Do you like playing with the teacher and kids? Yes! You want to come back then? Yes! Okay. Where you was? In the school. In the school? Mm-hmm. And you like it? Mm-hmm. You want to go again? Mm-hmm. But next time without mommy? Mm-hmm. Alone? Mm-hmm. No mommy there? Mm-hmm. You will play with the teacher and kids? Mm-hmm. And mommy not going inside? What? Yeah, I see what you're doing. You're naughty, but I'm talking to you. I'm doing hard. You're doing hard? Show me your hard. Ah, very good. So what you was doing inside? Can you do like this? Okay, I can, but one second. Can you tell me what you was doing inside? Playing with teacher and kids. With teacher and kids? With inside. Okay, and what you was playing? With what? With toys. And Ata, Play-Doh. No, it was Ata actually, yes. And what else? Toy. And water? Mm-hmm. Okay, and you will come back there? Mm-hmm. Okay. That's it? Are you playing with the flowers? I want flowers? Mm-hmm. Which one? This one. I'm for mommy. You want flowers for mommy? Mm-hmm. Yeah, good girl. Okay, let's go.
Let's go then, the till. This way, Anaya. No, this way. Okay, bye. Anaya, can you ask again? Where's your brother? Where's your brother? Mm. We're going to pick him up. Anaya cały czas się pytała, gdzie jest mój Arwi, gdzie jest mój brother? Gdzie jest mój braciszek? What are you looking there? Yellow flowers. Ciekawe było, witajcie kochani, piąteczek, wracamy chyba do tej tradycji, że w piątek ten daily vlog, albo łączony z czwartkiem właśnie będzie nagrywany, bo po prostu teraz będę mieć wszystkie piątki wolne, więc ja po prostu będę mieć na to chwilę, coś co będzie się działo, nie tylko to, że pracuję. W każdym bądź razie idziemy do przedszkola. Potem mamy w planie wyprawę autobusową i spacer do szpitala na kremowanie. Pewnie zahaczymy o Poundlanda. W planie mam zobaczenie jakichś pamiątek dla nauczycieli, bo za tydzień już koniec roku szkolnego. Do tego też mam do zakupienia zaległy prezent urodzinowy na urodziny, na które nie poszliśmy, bo Arwi się rozchorował. A miałam kupić w ostatniej chwili ten prezent wtedy, no ale że się rozchorował, nie poszliśmy, to go nie kupiłam, a jutro, miejmy nadzieję, spotkamy się z solenizantką, bo są wielkie plany, ale musi pogoda i zdrowie dopisywać. No ja zaczęła psikać, więc nie wiem, czy to zdrowie dopisze. No a dzisiejsza pogoda nie pokazuje, żeby i pogoda dopisała. Więc pewnie znowu nici. Tak, ostatnio wspomniałam, że w sobotę planuję wycieczkę do Manchesteru. To nic z niej nie wyszło. Więc lepiej nic nie wspominać. Ale z drugiej strony, jak można nic nie wspominać? Arwi? Mhm. Ready finish? Dobra. Idziemy do przedszkola. Aha, bo ja wczoraj nie. Ostatnio to się wczoraj odzywałam, potem jak wróciliśmy z tego przedszkola i na jej reakcję nagrałam. Potem wróciliśmy do domu, zjedliśmy, w sumie sprzątaliśmy, raz się bawiliśmy i tak to zleciało. Anaya chciała zostać i się popłakała, bo ona też sobie z przedszkolu. No zobaczymy, jak to będzie w tym wrześniu. No pamiętacie, my w październiku próbowaliśmy, tylko to było też na innej zasadzie, bo teraz będzie chodziła codziennie, nie? Płacz czy nie płacz, codziennie będzie szła, więc się musi przyzwyczaić. Ale wtedy chcieliśmy dać ją jeden dzień w tygodniu. Potem to rozłożyliśmy na dwa dni w tygodniu, bo nie wytrzymywała 5 godzin. W sumie najdłużej była 2,5 godziny. I to cały czas płacząc, więc nie wiem ile tam byliśmy, czy tygodnie, dwa dni po 2,5 godziny. Nie, bo potem po prostu stwierdzili, że będą nam liczyć za dwa dni i nawet jak ona wytrzymuje tylko po 2 godziny, więc
a ona tam spłakała, więc wiesz, co innego płacić jak dziecko się tam jakoś bawi czy coś, a co innego płacić za to, żeby twoje dziecko płakało, no. Z Arwią nigdy nie było takich problemów, bo Arwi od razu, wiecie, on był starszy jak szedł i w ogóle no, to mu nie przeszkadzało zostawanie tam. Owszem, miał czasami problemy z wejściem, ale jak tylko przekroczył próg, to zawsze, że tak powiem, chciał już zostać w przedszkolu, więc z tym nie było problemu, że chciał wychodzić ze mną. Wiadomo, że zajmie się jakieś takie dni, że mu się nie chce, że płacze na przykład nawet całą drogę do przedszkola, ale tam już się bawi. Wiecie, i to każdy nauczyciel w każdym przedszkolu, w którym on był, zawsze mówił, że on po prostu, tak jak mówiłem, proszę, nauczycielki, że mu się podoba i po prostu, że nie ma żadnego problemu, jak tylko mama zniknie z horyzontu. Co jest częste, wiecie, że dzieci płaczą, jak mama jest, a jak mamy nie ma, to już po prostu zapominają i tak dalej. A ona pamiętliwa, bestia, bo całe 2 godziny, no, pamiętała, dopytywała i płakała, nie? Powiedzieli, że nie dzwonili do mnie wtedy, bo dawała się tulić nauczycielce i myśleli, że to po prostu zbuduje więź i sobie poradzą, no ale niestety nie było pozytywnego happy endu. No ale miejmy nadzieję, że teraz będzie inaczej. Jest to też duże inne przedszkole, no bo na tamtego mieliśmy wiele zastrzeżeń, więc nic dziwnego, że im się nie udało. Miejmy nadzieję, że to mu się uda. No, więc 11 września idzie na 1 godzinę, potem drugiego dnia na 2 godziny, potem na 3 i potem chyba już na te 5-6 godzin. Dobra, zobaczymy jak to będzie. O tym będziemy pewnie na pewno rozmawiać dużo we wrześniu. Jest mszawka. Trochę padało mocno, jak wyszliśmy z autobusu. Teraz się troszkę uspokoił, ale jesteśmy w drodze do lekarza, bo stwierdziłam, że nawet pójdziemy do szpitala, a zakupy to potem. Może uda nam się po prostu mieć wcześniej tą wizytę. To by było też ułatwienie, bo teraz jest godzina za 10:10, ale na pewno nas puszczą wcześniej niż na 11:30, bo jak mówiłam, to jest takie trochę flexible, ale tutaj jest polski sklep, na pewno idziemy do niego. Ja mam ochotę na drożdżówkę. Nie wiem, czy oni robią tutaj w ogóle, ale to się dowiemy. Ja w sumie zjadam dzisiaj tylko jednego tosta, jak na razie. Więc drożdżówka jest mile widziana. Wiecie, a na jamie chodzi ją tak i tak, chyba że nie będzie mi smakowało. Się przekonamy, czy moje polsko-indyjskie dziecko lubi drożdżówkę. O ile tutaj mają, bo nie mam pojęcia zielonego. Nie patrzyłam na to ostatnio. Ale pierwsze co widzę, to mają masę na kochu. 10 funtów weźmiemy. Jedną drożdżówkę z jabłkiem i pączek z dżemem. It's different donuts. It's pączek. Nice? No? Yeah. I go, okay. Do you like it? You know what is this? It's pączek. Say pączek. Try it. There is jam inside. But you have to keep eating. Not licking, eating. A say pączek. Naja, say pączek. Pączek. Yeah, come on. Pączek. You busy? Widziałam sobie porządnego gryza od niej. Tego pączka. Powiem wam, że taki pyszniutki. Taki pulchniutki. Taki polski. Że prawie mi przez żal, że zapłaciłam to 20. Za 2 buły. Chciałam użyć kamery i ponarzekać właśnie, że mega drogo i w sumie to bym pewnie nie kupiła, gdyby nie to, że tam była też kobieta z dzieckiem i brała 10 pączków i
mówiła do dziecka po angielsku, do sprzedawcy po polsku. I tak jakoś poczułam się solidarnie. I stwierdziłam, nie będę żałować i kupię. W sumie miałam kupić tylko jedną drożdżówkę, ale właśnie nie mogłam się zdecydować, bo te drożdżówki, tak powiem wam, że mniej do mnie przemawiały niż pączki, ale mówiłam o tej drożdżówce, ale to ja ugryzę sobie tego i tego, a resztę zostawię dla moich niedosińskich. Mój mąż bardzo lubi, jak nam Eliza przyniosła ostatnio, to też zjadł, aczkolwiek myślę, że musi zostawić jeszcze mi, więc nie dokończył, że tak powiem, wszystkiego. Bo ja tam pokroiłam w kawałki, bo duże były te. To też są takie dosyć spore, ale to tak też pamiętam, że w tych lepszych sklepach w Polsce są duże drożdżówki. Taki jest teraz koszt drożdżówki, bo pamiętam, że było kiedyś za złoty 89. To jest chyba ostatnia cena drożdżówki, jaką pamiętam. Drożdżówka z makiem z lewiatanu. Taka cena mi utkwiła w pamięci. Też kiedyś były za złotówkę, też pamiętam, ale złoty 89 jest taka ostatnia, którą pamiętam. Będę płaciłam może więcej. Pamiętam też, że pojadłam takie pyszne drożdżówki, jak jeździłam pociągiem Poznań-Wrocław. To na dworcu chyba we Wrocławiu był taki straganik, taka budka właśnie z drożdżówkami, ale one były takie gigantyczne i takie pyszne. Ale pamiętam, że chyba jednego roku tak tam zaglądałam. Potem długo miałam przerwę i potem jak chciałam odszukać ten sklep, no to mimo, że był taki sklepik z wszystkimi drożdżówkami i tak dalej, no to on nie był tym, co ja pamiętałam wcześniej, więc nie wiem, pewnie w złe miejsce trafiłam. W każdym razie potem już nie szukałam, co pewnie było dobre, że tyle drożdżówek już nie jadam. Ale wiecie, jedna drożdżówka na trasie Wrocław Poznań to nie jest jakaś tam mega rozpusta, bo tam się trochę jechało, tym bardziej, że było częste opóźnienia, więc a ja jeździłam do domu raz w miesiącu, tak mniej więcej, wiadomo, niektóre miesiące więcej, niektóre rzadziej, zależy, potem jak zaczęłam pracować, to w ogóle mniej. No, dobra, taki przerywnik drożdżówkowy dla rozpogodzenia ducha, bo pogoda jest tragiczna. Nie jest tragiczna, no ale spokro, no co mam powiedzieć. Jest cudzoś. Drożdżówka. You want to try it? Come on. Not like this. It's a big one, yeah? You like it? Try it, bite. Oh, you have in your mouth, okay. Pączek na razie odstawiła po znalezieniu dżemu. No, you don't like to try? Dobra, ale to sobie na raty będę jadła. Może zostanie coś do domu. Powiem wam, że ja teraz oglądam online dla księżniczek coś, żeby było i wcale nie jest taki jakiś duży wybór, a teraz sobie patrzę, że też nie ma nic z księżniczkami, nic, ale są dinozaury. A jak szukałam Darwiego, to nie było dinozaurów. Po prostu się nie wstrzygujemy w tematykę popularną w danym momencie. Chyba w tym roku koniec eksperymentu, bo tam wszystko mi potem zalawało wodą. Dzisiaj kupujemy bardziej, słuchajcie, chemiczne. Wyciągam pieniądze, słuchajcie, i to się dzieje, jak chcesz oszczędzić drożdżówkę dla syna, sama nie wmucić. Teraz wam pokażę może. Jak będę leciała do Polski, to muszę o tym pomyśleć. Tak, plecak, walizka na kółkach. Sezonowo. No zobaczcie, ile jest o dinozaurach tutaj teraz. Słomki, te gwizdziołki, inne serwetki, talerze, wszystko. Chyba zrobimy unikorna. Mamy coś. What do you want?
This and this? Mm-hmm. Of course, you want everything. But you know, we're looking something for Ola, not for you. Nic takiego nie za bardzo. A no, już kupiłam jeden prezent, zobaczmy. Na pewno nie przyjmę kupować coś takiego, bo to dałaby jeszcze otworzyć, jak przyjdzie do domu, bo ona pamięta. No ja mówię, że bieganie w deszczu to jest so much fun. Dobra, że tylko kropi. Jesteśmy już z powrotem. Nie będę pokazywać wam, co kupiłam na jej urodziny, bo to pokażę wam kiedy indziej po prostu. Więc na Dzień Nauczyciela kupiłam tylko jedną kartkę, muszę dokupić. I to robił się. I po prostu kupię jakieś słodkie i wrzucę do niej. No. Kupiłam płyny na błyszczania i sól do zmywarki, bo zmywarka została zamontowana. Ale no już oprócz tabletek nic nie było. Ważne, że działa, ale musiała zmienić miejsce, bo chcieliśmy ją tutaj bliżej do zlewu, ale tam się nam rurka gniotła i woda nie leciała, więc nie mogło tak być. Dobra, potem Enaja sobie wybrała taką bluzę za 7 funtów. Potem kupiłam podstawowy lód do mrużenia. Płyn do płukania, Lenur. I teraz tak. To. I tu. Za dużo kupiłam, wiem. Ale pędzle od tego są takie beznadziejne trochę, takie dla dzieci do zabawy. I jak zobaczyłam to w tym drugim sklepie Homburger, co byliśmy, to kupiłam to. Był mniejszy zestaw za 4, ten za 69, ale stwierdziłam, że to już taki, wiecie, na zawsze. No, pewnie mąż stwierdzi, że niepotrzebnie to kupiłam. Planujemy pomalować jedną sypialnię. Dawno się tego, dawno temu zdecydowaliśmy, teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania, więc może za kolejne 3 miesiące to pomalujemy. Chciałam też kupić farbę, ale stwierdziłam, że nie będę kupować farby w Poundlandzie, ale jak już ta strona zostanie opróżniona i, że tak powiem, będzie tylko brakowało nam farby, to następnym razem po prostu kupię tą w Poundlandzie. My jesteśmy bardzo wolni, tak życzę. No. W każdym bądź razie na górze są naprawdę duże teraz przemeblowania, ale powolutku, bo na przykład opróżniłam tą dzieci te szuflady, posegregowałam, poukładałam i przyniosłam z jednego pokoju do drugiego. Szafa też przewędrowała z jednej strony na drugą. Nie pokazuję wam tego, bo takie rzeczy są bardzo messy. Bałagan po prostu się tworzy, który potem sprzątam właśnie jak to układa. A ja tak nie lubię. Znaczy w sensie tak wystarczająco uważacie, że jestem brudasem, nie potrzebuję jeszcze bardziej wam w tym utwierdzać. No więc to tyle z moich zakupów. A jeszcze worki na śmieci kupiłam i do czyszczenia zmywarki. I tu mam jakiś rachunek z Poundlanda za 30 funtów. A w tym drugim chyba było te 69 typu pędzla i trzeba kupić, aha, jeszcze kupiłam pedały dla Enai, w sensie dla tej urodziny, więc no nie wiem, dycha tam była 12 jakoś tak. No, więc to tyle. Teraz chwilę odpoczniemy, bo już jest druga prawie, za 15 i będziemy szli po Arwiego. Enaja je płatki. No ja dam dorczówkę, więc na razie nic nie będę jadła, może jak wrócimy, poukładam to sobie. Dużo nie ma w kuchni do takiego pomycia, ale jest już do uszeregowania rzeczy. Przyszła też paczka, ale nie miałam jej dzisiaj teraz otwierać na tym vlogu, bo to zrobimy osobnego vloga, bo zamówiłam jeszcze parę rzeczy, na które czekam. Dobra, na razie, no. Zobaczymy się później. Czas do szkoły, a zobaczcie, jak leje. It is definitely raining, Enaja. Pada. Zobaczymy. No, tam tylko jeden niestety. Arwi nie ma.
już jesteśmy w całości. W komplecie chciałam powiedzieć. Powiedziałam wam, że po odebraniu Arwiego pójdziemy na Tesco po ten prezent, ale no nieaktualne, nie? No bo jak? Jest za mokro. Czemu oni chcą iść w tym deszczu? Ja chętnie bym usiadła w wózku pod ochronką. Znaczy się uparli. Let's go! Tu ktoś zmądrzał. Tu niekoniecznie. Wrzut na dupie. Wrzut na dupie. You say this one? Okay. U nas nie ma niedzielni handlowy, więc idziemy na zakupki, bo lodówka świeci pustkami. U nas nie ma niedzieli niehandlowej, tylko wszystko jest otwarte do czwartej, więc poszliśmy na krótkie zakupy zakończone poczęstunkiem dla dzieci. Zamiast jajek, niespodzianek i innych pierdół, które tam były, chcieli. Tak, Minecraft, ale nie chciał. Dobra, pa. Powiem wam, że oni nie potrafią być słodki. Takie cute momenty są często, że się tak jeden do drugiego mówi, chodź, chodź. Mama idzie, uciekajmy. No. Dobra, to taki myszmasz 4 dni. Miało być więcej, ale jest mniej. Czasami niektóre rzeczy trzeba ocenzurować. Dobra, żegnam się z wami serdecznie i do zobaczenia na kolejnym filmiku. Na razie, pa pa! Poddaję się i się żegnamy. Yeah, let's go say bye bye to the puzzles. We're not doing them because they're taking so much time and nothing going down. Why? Now we don't have time for them. How to do it? Then do it! Yay! Oh, you want to destroy it, you mean? Ouch! Ouch! Why? This hurts, mommy heart! It is hurts, mommy heart. No tak ładnie już tu mi szło, ale no nie, bo to układam 3 puzzle na tydzień, będziecie. Tak. I did that, yeah. And something missing here. It's missing, it's okay. Let's put another one. Okay. To i nałożyłam na tamten. Ciężko się rozstać. No! Please. No! You do the single one. Dzisiaj mnie tak te szogune denerwują, że chyba ta cisza będzie cały dzień. Wspólnicy w zbrodni. Noski, noski, eski, moski. Who is naughty today? Who is naughty today? And I am Arvi. Yeah, and I am Arvi, exactly. Come on, eating pancakes, right now. Careful.